To jest program Republika po południu. Ilona Januszewska, witam Państwa i zapraszam. W dzisiejszym programie jako pierwszy temat na pewno sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Posłuchajmy zatem słów rzeczniczki Straży Granicznej. Bardzo proszę. Minionej doby, tak jak już informowałam rano na Twitterze, mieliśmy 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wszystkim tym próbom udało nam się zapobiec. W tym miesiącu to już prawie 7 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymaliśmy 200 nielegalnych imigrantów i 170 osób to obywatele Iraku. Od początku roku prób nielegalnego przekroczenia granicy było 18 300, więc jest to naprawdę olbrzymia liczba. Z informacji takich bieżących to od kilku dni na granicy polsko-białoruskiej jeździ samochód Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej. Samochody te przy pomocy megafonów, funkcjonariusze przy pomocy megafonów informują osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, że znajdują się, że jest to granica polsko-białoruska, jest to granica strzeżona. Za jej przekroczenie grozi kara. Na terytorium Polski będą nielegalnie. Odpowiedzialność karna grozi również osobom, które przyjadą po nielegalnych imigrantów, żeby je odebrać. I to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Te informacje są w komunikatach. Komunikaty przygotowane są w 4 językach: w angielskim, francuskim, arabskim i perskim. A rzecznik Straży Granicznej w ostatnich dniach odniósł się również do sytuacji w szpitalach. W tych szpitalach przebywali właśnie ci imigranci, którzy chcieli nielegalnie przekroczyć granicę. Bardzo proszę, posłuchajmy. Obecnie w szpitalach przebywa 15 nielegalnych imigrantów. Wśród nich są również dzieci. Informowałam wczoraj Państwa o osobie, o Syryjczyku, który w poniedziałek uciekł ze szpitala. Nie jest to pierwsza osoba, która pomimo tego, że deklarowała, że chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, uciekła ze szpitali. Były już dwa takie przypadki. We wrześniu, 24 września, ze szpitala uciekła obywatelka Konga. Kobieta ta deklarowała, że ma problemy zdrowotne. Został przeprowadzony zabieg, miała doskonałą opiekę w szpitalu w Białymstoku, po czym uciekła, wyskoczyła z okna. Prawdopodobnie z tych informacji, które mamy, nie chciała jednak pomocy w Polsce, chciała dotrzeć do swojej rodziny we Francji. Podobne zdarzenie miało miejsce również w październiku. Kobieta, która jechała do naszego Centrum Identyfikacji Cudzoziemców, gdzie planowaliśmy potwierdzić jej tożsamość i gdzie, z tego co mówiła, chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, stwierdziła, że ma problemy zdrowotne, że boli ją brzuch, została przewieziona do szpitala i również niestety uciekła, nie chciała tej ochrony w Polsce. To śledztwo prowadzone wspólnie przez ABW i Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej dotyczy podejrzenia działania z współpracy z obcym wywiadem przeciwko Polsce. Zatrzymany to osoba, która przez wiele lat była powiązana z różnego rodzaju strukturami mundurowymi. W 1981 roku ten człowiek dostał się do ZOMO, był funkcjonariuszem milicji. Następnie do 1999 roku służył w strukturach policyjnych, a ze struktur mundurowych odszedł 20 lat temu jako porucznik Straży Granicznej. Od 20 lat nie jest związany z żadną instytucją państwową. Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 130 kodeksu karnego, trafił do aresztu. To pozwoli kontynuować to śledztwo, które jest śledztwem skomplikowanym, jak zawsze przy historiach szpiegowskich, i ABW teraz będzie dalej działała, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności pracy tego mężczyzny na rzecz białoruskich służb. A Państwa i moim gościem na antenie telewizji Republika jest pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej, szef oddziału komunikacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pułkowniku, Wojska Obrony Terytorialnej zaangażowały się również od dłuższego czasu już w tę sytuację na granicy polsko-białoruskiej. My za chwilę zobaczymy też tweet, który państwo dodaliście ze swojego konta Koczowiska Migrantów po stronie białoruskiej w bezpośrednim sąsiedztwie strażnic białoruskich pograniczników. Materiał dzięki kamerom jest ten dostępny. Już za chwilę to zobaczymy, również ten filmik. Panie rzeczniku, ważna kwestia. Jak dzisiaj wygląda granica polsko-białoruska? Jak wygląda granica? Znaczy tak, my te zadania, musi pani wiedzieć, że Wojska Obrony Terytorialnej wspierają Straż Graniczną i tylko mały wycinek niejako zadań wykonujemy bezpośrednio na granicy. Na linii granicy Straż Graniczną wspierają wojska operacyjne. 16 Dywizja Zmechanizowana, również tam 18 Dywizja. To są te jednostki, które wspierają Straż Graniczną bezpośrednio na linii granicy. Natomiast żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zadania wykonują w strefie stanu wyjątkowego. Ta strefa jest trochę szersza. Jakie to są zadania, panie pułkowniku? Można powiedzieć, że te zadania są podzielone na takie dwa obszary. Pierwszy to jest wsparcie bezpośrednio Straży Granicznej w uszczelnieniu granicy. Są to patrole konne, patrole wodne, chociażby na odcinku rzeki Bug, i bardzo mocne wsparcie 24 godziny, 7 dni w tygodniu naszych bezzałogowców, tych, o których pani przed chwilą wspominała. Obrazki z kamer termowizyjnych, z kamer nawet światła dziennego w dzień, w nocy są przekazywane dla strażników granicznych. W ten sposób oni mogą reagować w miejscach, gdzie pojawiają się migranci, gdzie próbują nielegalnie przedrzeć się do Polski, ale też wykorzystujemy te obrazy do tego, aby lokalizować migrantów, którzy już przeszli przez granicę nielegalnie i są w takich punktach, gdzie oczekują na kurierów, aby ich przewieźli dalej. Oczywiście też delegujemy maszty oświetleniowe. To jest zadanie, które ostatnio też coraz większym zainteresowaniem cieszy się i strażników granicznych, i wojsk operacyjnych, którzy pełnią służbę na granicy. Maszty oświetleniowe, które umożliwiają doskonały wgląd w teren. Jesteśmy też blisko społeczności lokalnych. Można powiedzieć, że jesteśmy obecni wśród tych lokalnych społeczności, które tam dość często ostatnio komunikują, że nie czują się bezpiecznie w związku z tą sytuacją, jaka ma miejsce. Do tych lokalnych społeczności za chwilę też przejdziemy. Ja muszę pana zapytać o to, jakie komunikaty dzisiaj w waszym kierunku, jeżeli ich właśnie spotkacie, tych nielegalnych migrantów, jakie to są treści, co oni mówią, czy w ogóle próbują tłumaczyć, z jakim zamiarem chcą przekroczyć tę granicę. Czy jednak cały czas bywały też takie przypadki, że te osoby myślały, że automatycznie znajdą się w Niemczech, zapomniały gdzieś, pominęły gdzieś Polskę również? No tak, miejmy świadomość, że te osoby są narzędziem w ręku naszego wschodniego sąsiada. Zostali w to wszystko wmanipulowani, jeszcze zostali w to wszystko wmanipulowani niejako na własny koszt, bo przecież wiadomo, mówi się o tym już od dawna, że za ten przerzut do Europy Zachodniej oni musieli zapłacić. Bierze udział w tym szereg różnych firm, instytucji w różnych krajach. Oni znaleźli się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli, niewygodnej dla siebie. Większość, pewnie duża część z nich jest zaskoczona tym, co się dzieje, bo tak jak obrazki, które oglądaliśmy chyba wczoraj, te rozmowy naszych żołnierzy z osobami, które były jeszcze po stronie białoruskiej, które mówiły, że spodziewały się zupełnie czego innego, spodziewały się, że znajdą się niejako automatycznie w Niemczech, byli mamieni tym właśnie, że dostaną się bardzo łatwy sposób do Europy Zachodniej. I to jest niejako taka generalna sytuacja. Z tym mamy do czynienia, z tym się spotykamy. Takie komunikaty dostają nasi żołnierze. My jako wojsko nie jesteśmy tutaj stroną, która zajmuje się tymi formalnościami, które są po stronie strażników granicznych. My przekazujemy, jeżeli nawet nasze patrole zlokalizują migrantów, czy to podczas próby ich nielegalnego przekroczenia granicy lub podczas już oczekiwania na terenie Polski na
na kurierów, to tak naprawdę nasze zadanie kończy się na momencie zlokalizowania i przekazania tych danych dla strażników granicznych. Oni dalej przejmują te osoby. Natomiast na pewno to, o co pani pyta, to są osoby, które stały się narzędziem w ręku naszego wschodniego sąsiada i które po prostu znalazły się w tej niewygodnej również dla nich sytuacji. Panie pułkowniku, w miniony weekend odbyła się manifestacja. Na tej manifestacji jedna z uczestniczek po raz kolejny już obraziła funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zostali oni nawet nazwani mordercami. Pytam pana o pana opinię ze względu na to, że razem tam jesteście i razem też współpracujecie państwo ze Strażą Graniczną. Jak pan odbiera takie ataki w stronę polskich służb mundurowych? Tutaj muszę powiedzieć w taki może trochę przewrotny sposób, ale my jako Wojska Obrony Terytorialnej przez 5 lat byliśmy narażeni, zwłaszcza w tej początkowej fazie, na takie ataki, że te teraz już nie robią na nas naprawdę wrażenia. Jesteśmy uodpornieni, a taka odporność jest potrzebna właśnie w takich sytuacjach, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia. Myśmy od początku mówili, co za tym stoi, wiedzieliśmy, znaliśmy też pewne, mieliśmy informacje ze służb, z innych źródeł. Wiedzieliśmy od początku, czym jest ten konflikt, co stoi za jego plecami, kto tym wszystkim steruje. I dla nas ta sytuacja była od początku oczywista. No niestety niektórzy jeszcze dają się manipulować i manipulują innych. Mordercy myśmy słyszeli chociażby podczas naszego święta przy grobie nieznanego żołnierza. Też była jedna pani, która nazywała nas mordercami. No trudno, każdy może mieć swoje zdanie. Ja odsyłam do dzisiaj do mojego wpisu sprzed kilkunastu minut. Dosłownie 20 minut temu odebrałem telefon. Dzwoniła osoba, która powiedziała: dziękujemy wam za służbę, dziękujemy, że jesteście, robicie wspaniałą robotę. Zamieściłem krótką informację o tym, już kolejne kilkadziesiąt osób wpisy pod tym wpisem. Otrzymujemy, to jest tylko wycinek, ale otrzymujemy bardzo dużo słów wsparcia od osób, od Polaków, którym na sercu jest bezpieczeństwo naszego państwa. No i jesteśmy państwem suwerennym, nie wyobrażam sobie, żeby była możliwość taka, że ktoś po prostu w taki nielegalny sposób narusza naszą granicę, łamiąc wszelkie zasady, wszelkie przepisy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy od tego, aby strzec granic, aby one były szczelne, aby w takich sytuacjach, kiedy siły i środki Straży Granicznej są niewystarczające, wojsko jest od tego, aby wspierać. Tak samo jak w innych sytuacjach kryzysowych, z którymi do tej pory mieliśmy wielokrotnie do czynienia. Panie pułkowniku, powiedział pan o tym, że mieszkańcy tych terenów, gdzie jest właśnie stan wyjątkowy, nie do końca czują się bezpiecznie. Czy ten pomysł związany ze specustawą o budowie zabezpieczenia, takiego muru, czy to jest pomysł, którego oczekują przede wszystkim mieszkańcy tamtych regionów? No, to by trzeba było zapytać bezpośrednio mieszkańców, ale to chyba nie dotyczy, znaczy oczywiście oni w tym momencie tam widząc, wychodząc w nocy z domu, bo mamy takie informacje bezpośrednio od nich, albo dzwonią na naszą infolinię. Przypomnę, że mamy infolinię 800-115, która jest całodobowo czynna i która przyjmuje tego typu właśnie zgłoszenia o tym, co dzieje się w rejonie. I jest to sygnalizowane od mieszkańców tamtych rejonów, że nie czują się bezpiecznie, widząc w nocy osoby, które przemieszczają się pomiędzy ich domostwami. No i to jest chyba naturalne. Miałbym takie same odczucia i to jest prawo tych osób, aby to sygnalizować, aby nam to przekazywać. My oczywiście, naszą odpowiedzią jest to, że wzmacniamy patrole, wzmacniamy naszą obecność w tych miejscowościach, zwłaszcza małych, tam gdzie nie ma policji, gdzie nie ma strażnic granicznych. Miejmy też świadomość tego, że takie działania, które są prowadzone w tej chwili w kierunku Polski i są sterowane z zewnątrz, miały miejsce do tej pory już w kilku przypadkach na terenie Europy. Finlandia, Norwegia, rok 2015, również Węgry. Rozwiązania w niektórych państwach właśnie były takie, że była trwała zapora stawiana na granicy. Wydaje się, że jest to rozwiązanie dobre, które może rozwiązać ten problem. Panie pułkowniku, bardzo ważną kwestią jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Ja zastanawiam się, czy to nie jest tak, że im więcej was jest, osób, strażników granicznych, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i policji tam na granicy, tym jakby mniej, jakby tym bardziej odważni są ci nielegalni migranci, tym Aleksander Łukaszenka z większą siłą jeszcze jakby pomaga w tym przewozie tych osób pod granicę? Nie, no absolutnie bym tego w taki sposób nie postrzegał.
mamy się przyglądać temu, co się dzieje. Wtedy pewnie mnóstwo głosów by się podniosło, gdzie jest wojsko, dlaczego nie reaguje. W tej chwili znowu podnoszą się głosy takie, że oto wojsko lub Straż Graniczna, to co pani powiedziała kilka minut temu, już nie chcę powtarzać tego słowa. No jesteście obrażani po prostu, jesteście od kilku tygodni regularnie obrażani. Więc każde wyjście tutaj byłoby, można powiedzieć, przez kogoś, przez jedną ze stron napiętnowane. Natomiast ja uważam, że to jest nasza powinność, to są nasze zadania. Od tego jesteśmy. Jesteśmy od wspierania instytucji państwa w sytuacjach, kiedy siły i środki, które są do tego stricte przeznaczone, w tym przypadku Straż Graniczna, okazują się niewystarczające. Takie decyzje zostały podjęte. Uważam, że są to dobre decyzje. Jesteśmy dużym, silnym państwem i musimy reagować na takie sytuacje, które pojawiają się w tej chwili od jakiegoś czasu na naszych granicach. Jak długo stan wyjątkowy na tych terenach pod polsko-białoruską granicą powinien jeszcze trwać? No będzie on trwał tak długo, jak stan wyjątkowy stricte, jeżeli chodzi o stan wyjątkowy, wiadomo, że on został przedłużony na kolejne 60 dni. Ustawowe uwarunkowania tutaj nie przewidują dalszego jego przedłużania, ale to absolutnie nie jestem tutaj osobą kompetentną do wypowiadania się w tym zakresie. Natomiast my jako wojsko na pewno będziemy tam tak długo, jak będzie zapotrzebowanie na to, tak samo jak było w przypadku sytuacji przeciwkryzysowych związanych z koronawirusem. Jeżeli będzie wnioski na razie ze Straży Granicznej dotyczą coraz większej liczby żołnierzy, celem uszczelnienia, mówimy, pojawiają się coraz większe grupy migrantów, które próbują niejako taranować granice i przechodzić w taki zorganizowany sposób. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział zwiększenie, podwojenie liczby żołnierzy, którzy będą wspierali strażników granicznych. My tu jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy gotowi do wystawienia kolejnych sił. Na koniec moje ostatnie pytanie. W wielu dyskusjach na temat tej sytuacji na granicy, na temat nielegalnych imigrantów, pojawia się temat dzieci. Kogo państwo spotykacie w tych regionach? To są rzeczywiście kobiety z dziećmi, matki z dziećmi, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, czy jednak to są w większości mężczyźni, bo te komunikaty są bardzo różne? Nie, to jest różnie. Nie można tutaj generalizować. Oczywiście tych dzieci i kobiet jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Natomiast zdarzają się rodziny, bo chociażby ostatni przypadek, który komunikowaliśmy, dość mocno był eksponowany w mediach. Dwie rodziny, syryjska i tadżycka, ośmioro chyba osób, z tego trójka dzieci, czy czwórka nawet dzieci była. Po długim marszu, wyziębieni, bardzo mocno odciśnięte stopy, nasi żołnierze tam na miejscu jeszcze w lesie udzielali im w nocy takiej pierwszej pomocy. Dziewczynka, która oskarżała się na ból serca. Nie można tutaj generalizować, czy to są tylko dzieci, czy tylko kobiety, czy rodziny. Zdarzają się rodziny, zdarzają się dzieci. I jeżeli one są, jeżeli to są takie sytuacje, że mamy z tym do czynienia na terenie naszego kraju, już po naszej stronie granicy, gdzieś w miejscach, gdzie oni czekają na zorganizowany przerzut przez... I stawiamy tutaj kropkę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej, był państwa i moim gościem. Już za chwilę kolejna część programu.